Dzisiaj przyjrzymy się procesowi stawiania dwóch kolejnych elektrowni pracowni finansowej, która finansuje ich budowę środkami pochodzącymi od indywidualnych inwestorów. Czy wiedzieliście Państwo, że dwie 1,5-megawatowe turbiny wiatrowe pozwalają chronić środowisko, ograniczając emisję dwutlenku węgla do atmosfery aż o 264 tony rocznie? Jesteśmy w okolicach Kłobucka, gdzie powstają dwie kolejne elektrownie grupy Pracownia Finansowa, elektrownia 19 i 20. Wczoraj została zmontowana pierwsza elektrownia w tym parku wiatrowym. W nocy dźwig został przetransportowany na nową lokalizację, gdzie postawi drugą jednostkę wytwórczą. Powstają one w oparciu o turbiny amerykańskiego producenta General Electric po 1,5 MW każda. Trwa właśnie rozstawianie dźwigu, który postawi te elektrownie na wysokości 80 metrów. Aktualnie odbywa się posadowienie wieży. Za nami widać wielkość łopat, które będą faktycznie generowały z wiatru energię elektryczną. Kolejne sekcje zostają sukcesywnie wynoszone przez dźwig, który może podnieść do 500 ton. Gondola jest podnoszona na szczyt wieży już po zmroku, w lekkim deszczu. Ekipa montażowa jest wyposażona w mocne reflektory umożliwiające pracę w ciemności. Kolejny dzień to instalacja rotoru, który w tym modelu turbiny zostaje zmontowany na dole i jest unoszony w całości. Asekurowany jest za pomocą lin obsługiwanych przez pracowników. Pomagają oni nakierować rotor na właściwą pozycję. Widzimy już kompletną elektrownię wiatrową przygotowaną do pracy. Pozostaje jeszcze proces przyłączenia do sieci i rozruchu technologicznego. Warto też zwrócić uwagę na rolę, jaką pracownia finansowa pełni w tej inwestycji. Pracownia finansowa pozyskuje projekt, następnie organizuje cały proces pozyskania kapitału, nadzoruje budowę, a następnie przez kilkadziesiąt lat, kiedy elektrownia działa, dba o jej kondycję techniczną, organizuje pracę serwisu i decyduje o ewentualnych wymianach sprzętu na nowszy, wydajniejszy, nowocześniejszy, co pozwala zwiększać rentowność, a co za tym idzie wartość spółki. Zasady wejścia w inwestycje są proste i przejrzyste. Inwestując w źródła odnawialnej energii, czyli w elektrownię wiatrową, wystarczy, aby przynajmniej raz inwestor zaangażował swoje wolne środki i do końca życia może czerpać z nich zysk. Inwestując kapitał, stajesz się wspólnikiem w spółce celowej, kupujesz część biznesu. W przypadku elektrowni wiatrowych ostrożnie zakładamy stopę zwrotu na poziomie 11-12%. Jednak biorąc pod uwagę stały wzrost cen energii elektrycznej, zysk ten może rosnąć w przyszłości. Dołącz do kolejnego projektu ekologicznej elektrowni wiatrowej, aby chronić swój kapitał przed inflacją i czerpać pasywne zyski przez dziesiątki lat. Wejdź na stronę www.pracownia-finansowa.pl i dowiedz się, jak to zrobić. Pracownia Finansowa. Inwestycje w realną wartość.